Zapraszam Was dzisiaj na szybką śniadaniową tortillę, która pod chrupiącą skórką kryje jajecznicę z dodatkiem boczku, cebuli, dymki. Na patelnię wykładamy 1 do 2 łyżek pociętego boczku i podsmażamy do ulubionego poziomu chrupkości. Następnie wbijamy 3 całe jajka, doprawiamy do smaku solą i dodajemy cebulę, dymkę. Jajecznicę smażymy przez chwilę, pozostawiamy ją jednak nie do końca ściętą. Odstawiamy ją na bok i na drugiej, większej patelni układamy 4 plastry sera. U mnie jest to Gouda. Plastry powinny nachodzić na siebie. Gdy ser lekko się już rozpuści, układamy przygotowaną przed chwilą jajecznicę w sam środek. Zawijamy brzegi ciągnącego się sera tak, aby przykryć jajka. W międzyczasie całości nadajemy kształt, może to być np. prostokąt. Smażymy przez kolejne 2-3 minuty, aż ser się od spodu przypiecze. Gdy poziom jego wysmażenia będzie nam już odpowiadał, przewracamy na drugą stronę za pomocą szerszej łopatki. Trzymamy dalej przez kolejne 3-4 minuty na średniej mocy, aż ser się przypiecze teraz od drugiej strony. Po tym czasie przekładamy na talerz i śniadanie mamy gotowe. Całość jest już dosyć sztywna. Kroimy na 2 lub 4 kawałki i tak wygląda nasza śniadaniowa tortilla w środku. Co sądzicie o takiej wersji jajecznicy schowanej pod serem? Dajcie proszę znać w komentarzach i koniecznie podzielcie się przepisem ze znajomymi.